Nie lubię spowiedzi świętej, ponieważ jest dla mnie zbyt bardzo wymagająca, ponieważ jest pełna trudnych emocji i w ogóle się źle w niej czuję. Tak, na temat sakramentu pokuty i pojednania można mówić wiele, podać argumenty za i przeciw. I niektóre są prawdziwe, a niektóre niestety wyssane z palca. Więc warto ten temat uporządkować i wiedzieć, które rzeczy naprawdę są zgodne z stanem faktycznym, a które są wypowiedziane przez społeczeństwo i które chcą zafałszować istotę tego sakramentu i przez to spowodować, że spotkanie z miłosierdziem nie będzie takie wyjątkowe. W trakcie spowiedzi świętej wcale nie musimy mówić wszystkiego. Oczywiście nie zachęcam tutaj do kłamania. Musimy być szczerzy. Ale raczej chciałbym zachęcić do tego, żebyśmy nie uwikłali się zbyt dużą ilość szczegółów. Ponieważ kiedy do tego dojdzie, to wtedy stracimy z centrum Pana Boga, a w centrum postawimy grzech, a przecież nie o to chodzi. I możemy też obok tego wytworzyć w sobie lęk, że jeśli nie powiemy wszystkiego szczególik po szczególiku, to wtedy Pan Bóg nam tego nie odpuści. A wiemy, że jest zupełnie inaczej, że On jest wszechwiedzący. I tak naprawdę wymienianie grzechów jest bardziej dla nas niż dla Niego. Że to jest nam potrzebne, żebyśmy wiedzieli, gdzie się nawrócić. I nie trzeba nie wiadomo jak skupiać się na wszystkim i koloryzować albo przedstawiać od początku do końca. Raczej trzeba wiedzieć tak naprawdę, w czym przesadziliśmy. Zobaczmy, jakie to ważne. Dzięki temu jesteśmy w stanie wzbudzić w sobie precyzyjny żal za grzechy. I dzięki temu ani nie zamęczyć siebie, ani spowiednika. Dlatego nie dajmy się tej karykaturze. Bardziej skupmy się na Bogu niż na grzechu. Kolejne, co rzuca złe światło na sakrament pokuty i pojednania, to brak wiary w miłosierdzie Pana Boga. Skąd się to bierze? Z różnych powodów. Po pierwsze, porównujemy Stwórcę do człowieka. Mówimy, inni ludzie mi nie przebaczyli, więc również będzie Bóg miał z tym problem. Będzie potrzebował czasu, żeby się do tego przygotować. I dlatego mamy powroty do grzechów. Mówimy, jeszcze nie czujemy wewnętrznej ulgi. Jeszcze nie mamy jakiegoś przekonania mocnego, że już mi Pan Bóg przebaczył. Ale przecież Stwórca nie jest niewolnikiem naszej psychiki. On nie patrzy na to, czy my już sobie udzieliliśmy przebaczenie. Fakt, ono jest potrzebne. Potrzebujemy zgodzić się na to, że to miało miejsce. Ale nawet nim my to zrobimy, Jego przebaczenie to uprzedza. I On wychodzi ku nam i daje nam pewien pokój ducha wewnętrzny, który my musimy w sobie odkryć. Dlatego uznajmy jedną rzecz za pewnik. Że jeśli kapłan wypowiedział i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to temat jest zamknięty. Te słowa są wręcz przybiciem wieka do trumny naszego grzechu. A teraz o zgrozo jeden z argumentów średniowiecznych podawanych przez pseudowierzących katolików, którzy twierdzą, że od wielkości pokuty zależy owocność tego sakramentu. Nic bardziej błędnego. Gdyby tak było, to byłoby to co najmniej przerażające. Kiedy o tym nawet mówię, to czuję ciarki na plecach. Bo przecież są czasami takie grzechy, które tak mocno ranią drugiego człowieka, Pana Boga czy mnie samego, żeby musiał mieć przeogromną karę, która by była wręcz paraliżująca. I wtedy naprawdę byśmy się bali pójść do spowiedzi. A przecież pokuta to jest coś innego niż kara za grzechy. To jest pewien punkt wyjścia, rozpoczęcie spaceru nawrócenia w stronę Pana Boga. Dlatego, kiedy myślimy o pokucie, o nawet drobnej modlitwie czy czynie, to wiedzmy, że to jest impuls, który ma mnie rozruszać w moim nawróceniu. Ostatnimi czasy w kontekście sakramentu pokuty i pojednania pojawiło się niebezpieczne przekłamanie. Ciągle trzeba mówić coś nowego, bo jeśli powtarzamy te same grzechy, to rzekomo się nie przygotowaliśmy do spowiedzi. To jest kłamstwo, przecież nad niektórymi rzeczami trzeba pracować całe życie, a niektórzy z uśmiechem mówią, że nawet do 30 sekund po śmierci. Dlatego zamiast wprowadzać niepotrzebną presję ciągłego kreatywnego rzekomo wymyślania nowych grzechów, to pomyślmy, jak spojrzeć na te stare z innej perspektywy, żeby je rozważyć i wyciągnąć zbawienne wnioski, które pozwolą nam się z nimi uporać.